To puścimy jeszcze melodyjkę. Dzień dobry wieczór Państwu. Dzień dobry wieczór Państwu. No to jedziemy z pytaniami, bo już widzę, że jest troszkę pytań. Ja tylko jeszcze przypomnę o udostępnianiu, lajkowaniu i oglądaniu i możliwości zadawania pytań na żywo. Zaraz wyślę link w komentarzu. Pytanie pierwsze. Czy będzie porozumienie ewentualne z innymi komitetami na wybory samorządowe? Pyta cichy obserwator. Ja sądzę, że zarejestruję jutro pojutrze raczej komitet wyborczy polexit tylko i wyłącznie po to, żeby móc obsadzać obwodowe komisje wyborcze dla chętnych, dla naszych, nie tylko naszych. Natomiast nie startujemy, nie będziemy tworzyli nic wyborczych do wyborów samorządowych, ponieważ wybory samorządowe nachodzą na wybory Parlamentu Europejskiego. Albo tutaj trzeba poważnie startować, albo tam. Nie damy rady w jednych i drugich wyborach startować. Kończą się wybory samorządowe, czyli się kończy rejestracja komitetów do Parlamentu Europejskiego i zbieranie podpisów. Więc jedyne co możemy, to wspomóc ewentualnie jakiś komitet inny. Ewentualnie lokalnie w mniejszych grupach, no to od nas ludzie mogą startować w komitetach wyborczych albo. Albo z polexitu, gdyby ktoś chciał, ale wątpię. Co pan sądzi o wypowiedzi Andrzeja Dudy w sprawie Krymu? Cóż, no wypowiedź prawdziwa. No, powiedział prawdę. No, większość czasu, więcej czasu był, Krym był rosyjski, tak szczerze powiedziawszy, piorunującą większość czasu, no właściwie to. Nie ma to w ogóle porównywać, niż ukraiński, nie? I żądanie, żeby sprostował wypowiedź, znaczy to ma skłamać, że to nieprawda. Wiecie Państwo, no powiedzenie, w ciekawych czasach żyjemy, że powiedzenie prawdy jest przez to, że ktoś powiedział prawdę, jest opluwany. No, co tu się kurczę dzieje? No, rozumiemy, że powinniśmy sobie kłamać, po prostu w żywe oczy. No. Tyle co mogę powiedzieć. No. Normalna, uczciwa wypowiedź. Panie Stanisławie, mam pytanie. Co pan sądzi o kandydacie na prezydenta RP, Krzysztofie Stanowskim? Co sądzę? Na prezydenta RP? A nie wiedziałem w ogóle, że ogłosił coś takiego. No na tym wywiadzie na końcu powiedział, że on sobie planuje, ale nie wiadomo, czy to w formie żartu, czy nie, ale... To ja mam powiedzieć. No, facet inteligentny, nie głupi, no. Nie mam żadnych obiekcji. No, wolałbym Stanowskiego niż większość tych, co do tej pory byli. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Co pan sądzi o zniszczeniu w Nowy Rok 1 stycznia przez Rosjan Muzeum UPA i Bandery? Co mam sądzić? No wojna trwa. No to zniszczyli, zwłaszcza zniszczyli symbol, którego nienawidzą. Uważają za symbol faszystowski, za słusznie. Także ja do samego ataku i bombardowania mam zastrzeżenia, bo nie podoba mi się, że jest wojna. Natomiast że akurat ten cel, no to ja całkowicie naturalny jest ten cel. Co pan uważa o akcji T4? Nie wiem, co to jest akcja. Ja niestety nie pomogę, bo też nie wiem. Nie wiem, co to jest T4. No jakbym, jeżeli będzie okazja, żebym przybliżył. Nie coś oczywistego, czego nie wyłapałem. Czy według pana dobrze, że Polska jest w strefie Schengen? No pewnie, że tak. Znakomicie. No, to jest właśnie podstawa. No, coraz lepiej niż bycie w Unii Europejskiej. No, jesteśmy w dwóch układach. Europejski obszar gospodarczy, który pozwala nam dzięki temu obojętnie, czy jesteśmy w Unii, czy nie,
wozić produkty, towary, usługi, kupować nieruchomości za granicą. I drugi układ Schengen, który pozwala nam na jeżdżenie przez granicę osobową, prawda? Wodu bez wiz, bez tego typu rzeczy. To są dwie potrzeby w Europie. Bycie w Unii Europejskiej dodatkowo rzeczono. Gdybyśmy nie byli w Schengen, to wtedy bycie w Unii Europejskiej rzeczywiście dawałoby nam pewne prawa, które mamy z powodu Schengen. Ale nie wszystkie. Czy będzie wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego z partią Korwin? Nie wiem. Być może, ale nie wiem. Nie wiem. Jakieś rozmowy, ale trudne, trwają. Ja uważam, że ważne, być może na tym jest problem. Od razu powiem, jak to wygląda. Chciałbym, żeby był założony komitet wyborczy Polexit. Partia Polexit, jestem prezesem. Nie po to, żeby rządzić tym komitetem albo potem coś mieć, bo tym razem na oczywiście do wyborów do Parlamentu Europejskiego nie ma subwencji. Więc do tej pory, jak do Parlamentu Polskiego, te różne komitety, mniejsze, większe, koniecznie chciały startować i pod swoim szyldem jako partyjnym, po to, żeby mieć subwencję, jak po przekroczeniu 3%. Uważały, że potrafią. No, ja tłumaczyłem tam, że tą buławę w kieszeni noszą bez sensu, bo nie ma żadnych szans. Nie słuchali i oczywiście nikt się nie zarejestrował, a przynajmniej nie zdobył odpowiedniego poparcia. Ogólnopolsko się nie zarejestrował. Tym razem tego nie ma, bo jeżeli nawet z komitetu partyjnego ktoś startuje, to po zakończonych wyborach szef partii i partia nie ma nic do powiedzenia. To znaczy nie ma żadnego władztwa nad tymi, którzy startowali, ponieważ nie dostaje z ich tytułu żadnych pieniędzy, nie dzieli, prawda, żadnych pieniędzy. I dlatego tu komitet partyjny może być, łatwiejszy jest do stworzenia psychologicznie z innymi, prawda. I chciałbym, żeby startować jako Polexit, ponieważ inny komitet, na przykład, nie wiem, o nazwie nie, od Korwin do tam jakiegoś innego, jakby startował i równocześnie startuje Konfederacja, to Korwin, ja, nie wiem, tam Kalbarczyk, tam ktokolwiek, wielu innych, traktowani jesteśmy jako podobne środowisko. I to środowisko ma pewien potencjał, pewien elektorat wyborczy i dzieli się tym elektoratem. Jeżeli Konfederacja startuje taki komitet, to w sumie są straty. To znaczy, może się zdarzyć tak, że suma tego elektoratu się podzieli. I na dodatek ten nowy komitet raczej jest bardziej na przegranej pozycji z Konfederacją, która jest ustabilizowana, więc szansa na zwycięstwo takiego komitetu moim zdaniem jest może nie zerowa, ale no prawie zerowa. W chwili, gdy jej nadzieje i szansa jest mała, to nawet rejestracja jest podejrzana, bo nie ma chęci do zbierania podpisów. Natomiast start komitetu Polexit jest czymś innym. Ponieważ Konfederacja poszła w centrum, zaczyna, chce być taka jak inne partie, takie mainstreamowe ma tutaj kierunki. W związku z czym, no cóż, ta Unia Europejska jest całkiem tacana już, prawda, tam te podatki mogą być. No poszła w kierunku, który mnie wkurzyło, to i pójście w tym kierunku. Ale to już w chwili, gdy Polexit startuje, to już zaczynają być częściowo elektoraty rozłączne. Partia Polexit zdobywa nie tylko, że jakąś tam część elektoratu, który nie wie co robić, by inaczej na Konfederację głosował, ale zdobywa elektorat ludzi, którzy wiedzą, czym jest Unia Europejska, którzy normalnie by nawet do wyborów nie poszli, a w ten sposób pójdą zagłosować na partię Polexit. Dlatego na komitet wyborczy Polexit. Dlatego namawiam do startu w tej formule Polexitu. I tu jest pytanie, czy dam rady namówić partię Korwin, pana Janusza, do tego typu startu pod takim szyldem, ewentualnie pod szyldem koalicji. Typu Polexit, tam partia Korwin, no tego typu to nazwa, ale z zaznaczeniem wyraźnym, że tam jest Polexit, prawda, żeby to było, rzucało się w oczy.
ponieważ start polexitu niepotrzebne będą plakaty, transparenty i tym podobne rzeczy, bo reklama polexitu będzie na kartach wyborczych. Na każdej karcie wyborczej będzie nazwa polexit. Ludzie też emocjonalnie głosują i to daje potężny handicap, prawda? Na dodatek powstanie komitetu polexit nie da się zataić. Nie da się przemilczeć takiego komitetu. Jest zbyt ostry w nazwie, żeby różnego rodzaju media niechętne wszystkie takiemu komitetowi wbrew sobie nie potrafią tego przemilczeć. Ma potężny potencjał tego typu komitet. I ten ma sens, a inny z naszego środowiska moim zdaniem nie za bardzo ma sens. Ze względu choćby szansy, prawda? No i tyle. Więc namawiam, próbuję namówić, żeby w takiej formule pójść. Czy mi się uda, nie wiem. Witamy pana Przemysława. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja mam krótkie pytanie o CPK. Co pan sądzi o centralnym porcie komunikacyjnym, tym lotnisku wielkim? No ja miałem zawsze wyrobione podobne zdanie, to znaczy przerost formy nad treścią. Takie jest moje zdanie. Uważam, że tego typu budowla jak za komuny, prawda, coś wielkiego, pałac kultury albo tego typu rzeczy, to jest w tym duchu i w tym kierunku, tylko że bardziej kosztowna i moim zdaniem z ogromnymi stratami na przyszłość. No i z punktu ekonomicznego ja bym nic nie miał przejść koło CPK. Poza tam jest sprawa tych wywłaszczeń i tych wszystkich tych. To jest dla mnie skandal w ogóle, to jest w ogóle te ustawy wywłaszczeniowe na tych budowach ciągłych, liniowych i tak dalej. Są dla mnie skandaliczne, to powinno być całkowicie inaczej zrobione, żeby nie naruszać prawa własności. Odszkodowania powinny być wypłacane nie po cenie rynkowej, tylko że jeżeli kogoś się przymusza, bo bywają takie sytuacje, to powinien tam dostać dwukrotnie wyższą cenę niż rynkowa, prawda? I to dopiero po nie, a nie wchodzenie na budowę nawet bez jeszcze zezwolenia i bez niczego, nie? Więc to jest osobna sprawa. Ale teraz z punktu widzenia czysto ekonomicznego uważam, że centralny port komunikacyjny się nie sprawdzi ze względów ekonomicznych. I tyle. No, to byłaby dłuższa dyskusja. Tu mam swoje zdanie, swoją ocenę, wyliczenia, ale no nie będę teraz tego opisywał. Mówię tylko o mojej konkluzji. Jest to taki przerost formy nad treścią w stylu właśnie jak Ceauşescu budował tam, nie wiem, pałace czy tam jakieś wielkie budowy socjalizmu. Nie? No, to jest tego typu. Dobrze, to ja może dodam od siebie, że ja myślę, że to jest jeden wielki wał, na który nie powinno się dawać ani grosza. No, i że to po prostu. Podobne zdanie pan ma. I że jeżeli to ma być taka wielka strategiczna budowla, to głupio, że jest ona w jednym takim miejscu, bo de facto jedna rakieta by już coś takiego wyeliminowała i potem byłoby problem z innymi lotniskami, żeby je jakoś, nie wiem. Lepiej, żeby było więcej mniejszych chyba po prostu i taniej by to wyszło. I mnie się też tak wydaje, ale przede wszystkim nie ma w tej chwili potrzeby ekonomicznej w Europie na tego typu port. Po prostu nie ma miejsca. No, on będzie stał, no tak jak na przykład mamy tego lotniska w Radomiu, prawda? Gdzie no, zbudowane, ale to jest w stosunku do tego, to jest maciupańskie lotnisko. A i tak naprawdę nie zarabia na siebie, nie wiadomo po co ono było zrobione. Ale niech będzie już zrobione, no może jakoś wyjdzie na swoje w końcu to lotnisko, ale ledwo po prostu, nie? Ten port jest po prostu moloch taki dla popisu, dla, no oczywiście, wiecie, dużo znajomych Królika i wszystkie rodziny się tym najedzą, no to wiadomo, nie? Różnego rodzaju zlecenia, różnego rodzaju fajne rzeczy, rady nadzorcze, zarządy. To jest piękna sprawa, no to dla niektórych. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Jak pan ocenia kandydaturę Berkowicza na prezydenta Krakowa? Jak mam oceniać? Po pierwsze nie wiem, czy ona będzie. Bo sądzę, że pan Berkowicz sam nie chce startować, bo nie chce kompromitacji, no bo wiadomo, ja tam jaki może być wynik, nie? 2%, tyle chyba tam miał poprzednio, nie? Czy 3? Choćby to było 6%, no to też w sumie tego typu, więc szanse są zerowe.
właściwie jaki cel jest tego startowania, nie wiem. Nie, no wiem, no po prostu, żeby rodzaj reklamy zrobić, nie? Kampania do Europarlamentu. Kampania do Europarlamentu, do na przyszłość, więc to rozumiem tego typu projekty. No, jako kampania właśnie na inne wybory, no to rozumiem. Natomiast obawiam się, że zbyt niski wynik może więcej zaszkodzić niż pomóc. Tyle co powiem. Ja też myślałem swego czasu, że na poważnie wystartuję na kandydaturę na prezydenta Krakowa. Zaangażuję swój majątek, swoje przeszłe tutaj w Krakowie działania. Zrezygnowałem, no bo nachodzą na siebie te dwa wybory, te dwoje wyborów, nie? Więc albo tu się mam zaangażować, albo tu nie dam rady tu i tu, a nie chcę się kompromitować. No, rozdzielając siły na dwie części. I no, pan Berkowicz chyba też sobie z tego zdaje sprawę i no nie wiem, jak ostatecznie postąpić. Czy po tych jego oświadczeniach to tam ma, sam pewnie ma kłopot ze sobą, no, po co to oświadczał, prawda? Bo sądzę, że nie za bardzo chce. Czy słyszał pan o tym, że Wąsik, Obajtek i Kamiński podobno mają startować do Europarlamentu? Tak, no czyli tak. To było chyba publicznie powiedziane. Także no słyszałem, no. Cóż mogę więcej powiedzieć? Czy popiera pan zniesienie obowiązku szkolnego? Tak. Tak, oczywiście. Popieram. To powinna być decyzja rodziców, jeżeli chodzi o szkołę. Póki są oczywiście młodzi, a jak ktoś dorosły, to jego już na pewno sprawa. Poza wszelką dyskusją. Które państwa uważa pan choć częściowo za przykłady do naśladowania? Wiele jest w różnych kategoriach przykładów. Singapur jest dobrym przykładem naśladowania, jeżeli chodzi o wolność gospodarczą, prawda? Jeżeli chodzi o biurokrację, nie? Jako tak strzelam, no pierwszy lepszy, nie? W niektórych elementach nawet Nowa Zelandia, ale to też w większości. Tam zostali jeszcze ciągle na poziomie socjalizmu w jakiejś mieszkaniówce czy czymś takim, ale normalnie rolnictwo, gospodarka uwolnili ją, nie? Dołowała zresztą potężnie Nowa Zelandia, póki nie uwolnili właśnie gospodarki i zlikwidowali wszelkiego rodzaju tam zezwolenia, koncesje na części obszaru, na pewnym obszarze gospodarki. Ten obszar wybuchł w górę i nagle poszli w górę. Singapur, wiecie, no maciupeńki jest to terytorium symboliczne, prawda? No jest potęgą gospodarczą, bo jest wolność gospodarcza. Bo tak naprawdę poza niektórymi głupimi zakazami, nie wiem, tam chyba jakieś plucie gumy na ulicy, czy coś takiego, czy rzucie gumy, nie wiem, czy jakieś parę innych bzdur, tak naprawdę, jeżeli chodzi o gospodarkę, jest pełna wolność. No pełna. Też nie, może nie aż taka, jakbym chciał, ale w tym kierunku idąca, nie? No więc są potęgą gospodarczą po prostu i to wystarczy to. Nikt się nie wtrąca tam do działalności gospodarczej, nie? Nie czepiają się tak samo, jeżeli chodzi o tam przekonania, czy tam kto co myśli, co w domu robi, nikogo nie obchodzi, prawda? Jak w wielu innych krajach, kiedy trzeba się spowiadać ze swoich poglądów. Dobry wieczór. Czy zapraszają pana do telewizji, pytając o komentarze na temat ogólnej sytuacji w kraju? Chyba, że pan żartuje. Zapraszają, ale nie bardzo chcę się tam zapraszają, to skarżę. W kółko mam zaproszeń do TVN-u, do Polsatu, do telewizji polskiej. Tak, ja mówię, nie, tak. Jak się wyśpię, to pójdę, nie? A jak nie, to nie. Pytanie żartobliwe, no przecież. Ja jeszcze jako prezes partii po lekcji to jestem znienawidzony przez media. Szczęść Boże, najwyższy czas napisał, iż jest pan dogadany z partią Brauna i Korwina na wspólny start pod hasłem Polexit, o ile wyrzucą Brauna z Konfederacji. To artykuł Tomasza Somera. Czy to prawda? Ja już tu wypowiadałem się na ten temat. Nie jest to prawda w ten sposób, jak pan Somer napisał. Pomijając, gdybyśmy byli dogadani, to też nie wiem, czym akurat, to bym chyba nic nie mówił. Natomiast mogę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że nie wiem, skąd pan sam ma te informacje. Może tak sobie myśli, że tak może być. No. Ja myślę, że też tak może być.
ale to nie znaczy, że jesteśmy dogadani. Nie, no to decyzja jeszcze nie zapadła. Ja tą decyzję podjąłem, myśmy podjęli to w Kongresie Nowej Prawicy i w Polsicie, że gdyby pan Braun i pan Korwin zechcieli, to tak, to my chcemy. Natomiast czy oni zechcą w ten sposób i pod taką mocną nazwą, nie wiem. Być może obawiają się aż takiej mocnej nazwy. Natomiast jeżeli już, to na pewno Konfederacja, ja i Konfederację, chciałbym z Konfederacją, gdyby poszła w tym kierunku. Ja bym zawrócił drogę Konfederacji i kierunek, w który oni poszli, żeby wrócili na normalne tory, żeby no nie zdradzali pewnych idei i pewnych wartości. Ale wiem, że to się nie uda, więc nie wierzę w to, ale otwarci jesteśmy. Czy zgadza się pan, że najbardziej złodziejskie są te podatki, które mogą zabrać powyżej 100% dochodu? Na przykład ZUS przy małym dochodzie, PIT od nieopłaconej faktury, podatek Belki połączony z inflacją. Tak, no co tu dużo gadać, no to jest prawda. Akurat to, co pan wymienił, to faktycznie można powiedzieć, że to jest ponad 100% dochodu czasami. No. To są rzeczywiście wredne podatki. W przypadku akurat tego podatku od nieopłaconej faktury, co prawda Tusk zadeklarował, że zlikwiduje to, że dopiero jak będzie opłacona, więc chociaż jeden jakiś tam ten krok wśród wielu głupich kroków, ale bywają, ale niedokonany jeszcze krok, więc wiecie Państwo, to jest właśnie tak. Nikt ci nie da tyle, co Tusk może obiecać. To prawda. Czy prokuratura powinna podlegać rządowi, czy być bardziej niezależna? Czy lokalne jednostki prokuratury powinny podlegać samorządom? Czy prokuratura powinna prowadzić dochodzenie, czy tylko oskarżać? Zacznę od tego, że nie powinna podlegać samorządom prokuratura. Nie zgadzam się z tym. To tworzy zbyt bliskie kontakty wewnątrz i kumoterstwo. I prokuratura tak skumotrowana z lokalnymi władzami, z partyjkami i kumplami jest czymś bardzo niedobrym. Więc tego bym nie chciał. Czy powinna podlegać rządowi? Zawsze będzie w jakiś sposób podlegała rządowi. Chciałbym, żeby nie podlegała. Czyli trzeba robić wszystko, żeby była jak najbardziej niezależna od rządu. Jest to bardzo trudne do zrobienia, no bo jednak to władza sejmowa większością wybiera rząd i ona też ma wpływ na strukturę prokuratury. Można ustawą zrobić, co chce, prawda? Musiałoby się to w jakiś sposób w Konstytucji chyba zagwarantować i niezależność od prokuratury poprzez sposób wyboru prokuratury. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu miejscach na świecie prokuratorzy są wybierani w wyborach. I akurat ten system mnie się podoba. Wtedy jest rzeczywiście niezależność prokuratury. I poszedłbym w tym kierunku, jeżeli chodzi o prokuraturę. Co pana zdaniem musiałoby się stać, żeby w Polsce zaczęła się poważna ogólnokrajowa debata w sprawie polexitu? To jest właśnie problem, bo stało się już. Stało się tyle, że powinna być 1000 razy ta debata. Stało się to, że zdecydowanie więcej wpłacamy do Unii niż bierzemy, uwzględniając dwutlenek węgla, opłaty za dwutlenek węgla. Nie? Mówimy, wiecie Państwo, nawet ten podział tych pieniędzy, my składkę niewielką, a my tam mamy w tym planie 7-letnim jakieś wpłaty z Unii, prawda? Mówimy o kilkunastu miliardach euro, znaczy w sumie dolnych kilku, przepraszam. Mówimy tak naprawdę o około 10 miliardach euro po odjęciu składki tego typu wielkości, nie? Ale wpłacamy za sam dwutlenek węgla. Nasze firmy wpłacają o te opłaty za przydział uprawnień do dwutlenku węgla, wpłacają 12 miliardów euro, nie? No więc widzimy, jakie są różnice. Jakiś niewielki procent, niewielką część z tego nasze państwo w formie ukrytego podatku pobiera to, prawda, ale właśnie Unia Europejska sobie przegłosowała, że dość tego, nawet tego państwa nie będą brały. Tam na początek 25% zabiorą i zmniejszają to co roku, żeby państwa nie miały, a zwiększa się cena za te uprawnienia. Więc wpłacamy i to w sposób najgorszy z możliwych, mianowicie przedsiębiorstwa muszą płacić
Unii Europejskiej, ale problem w tym, że nie Unii Europejskiej, a innym krajom. Tym, które mają tam na przykład energię elektryczną jądrową albo tam wodną, prawda? Tym krajom wpłacają te pieniądze, czyli przedsiębiorstwom konkurencyjnym w tamtych krajach. Czyli jest to likwidacja gospodarki naszej. No po prostu właśnie, że tylko to trwa niedawno, no bo te ceny uprawnień z autorem węgla dopiero nastąpiły, nie? Pierwsze firmy zbankrutowały, no Huta Mittal w Krakowie, dawniej Huta Lenina i Sędzimira, no bo te opłaty dwutlenek węgla, niektóre padają, prawda? Chemiczne czy tam jakieś wyroby i tak dalej, ale to się zaczęło, no i to oznacza, że jeżeli będziemy dalej trwali w tym układzie, no to likwidujemy sobie przemysł. Zostaniemy kolonią surowcową i ręce do pracy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że to władztwo nad nami, gdzie w końcu Niemcy i Francuzi przejmą nad Polską tą władzę, we wszystkim, prawda? No, widzimy, co się dzieje, że nie wystarcza im to, co jest, ale chcą, żebyśmy nie mieli prawa do głosu na temat własnego ustawodawstwa i utrata resztki suwerenności. I jest to. I nie ma tej dyskusji. No to prawda. Co powinno się jeszcze stać? Już się stało wszystko praktycznie. Ale stało się powoli. I zarówno opozycja, jak i rząd, obojętnie czy była Platforma rządem, jest, a opozycji PiS, czy PiS był rządem, a Platforma, zwłaszcza w tym okresie, bo to w tym okresie się tak naprawdę stało, i żadna z tych stron nie chciała dopuścić do dyskusji. Ta część platformiana, w skrócie będę tak nazywał, oczywiście nie dopuści do tego typu dyskusji, no bo oni są zakochani, bo oni są tam związani i tak dalej. PiS nie dopuścił do tego typu dyskusji, bo wykonywał wszystkie polecenia Unii Europejskiej, a z drugiej strony tam opluwał tą Unię Europejską. Nie mógł się przyznać tak naprawdę, że jest poddanym Unii Europejskiej, że zaczynamy więcej wpłacać i tak dalej. Nie? Nie mógł się przyznać. Więc Polacy z żadnej strony nie dowiedzieli się, co się dzieje. I tak naprawdę po prostu nie wiedzą tego. A skoro nie wiedzą, to dyskusji nie ma, no bo nie ma kto jej zacząć. Ja próbuję tę dyskusję zacząć gdzie niegdzie, wykładę, robię prelekcje, ale to jest kropla w morzu. Gdybyśmy zarejestrowali tę partię, ten komitet wyborczy polekcji i uzyskali sensowny wynik, a stąd jestem przekonany, że byśmy wtedy uzyskali. Czyli problem jest w zebraniu podpisów. Uzyskamy możliwości rozpoczęcia dyskusji na ten temat, takiej medialnej. Ale musimy najpierw zarejestrować się, no i oczywiście wygrać. Nie wygrać w sensie 50%, nie. Ja mówię, zaistnieć po prostu w poważny sposób w polityce. Wtedy rozpocznie się dyskusja. To jedyny sposób. Jak zatrzymać traktat WHO w maju i kto to może zrobić? Czy to jak zatrzymać traktat WHO w maju? Nie wiem, no WHO, no to organizacja ta związana ze zdrowiem i nie za bardzo wiem, o co chodzi z tym zatrzymaniem traktatu. Ja mają. Też nie wiem, niestety nie pomaga. Nie wiem, no wiem, że bardzo głupie zachowania WHO są, prawda, i zależność od niektórych prominentnych miliarderów jest znana, prawda, ale jej decyzje są czasami dziwaczne, ale dalej nie wiem, o co chodzi z tym traktatem i z tym majem. Czy pogotowie ratunkowe, obecnie podległe samorządom wojewódzkim, powinno być sprywatyzowane? Pogotowie ratunkowe, tak, powinno być sprywatyzowane, co nie znaczy, że puszczenie na kompletnie wolny żywioł. Jak wiele innych rzeczy, mogą być w zarządzie prywatnym, własności nawet prywatnej, ale państwo ma uprawnienia siłowe do tego, żeby ustawą wprowadzić pewne zasady, że tego nie wolno, tamtego nie wolno, to musi być wykonane, jak nie będzie wykonane, to wtedy do widzenia. To wtedy nie macie prawa funkcjonować jako pogotowie ratunkowe. Natomiast i wiele innych takich rzeczy jest, można się zapytać, wodociągi krakowskie, dam przykład, nie? Mogą być prywatne, nie? Ale miasto, państwo, w tym przypadku miasto, powinno mieć tak zwaną złotą akcję, że nie, takim wodociągom nie wolno zakręcić kurka dla miasta, no bo to jest śmierć, prawda? Są rzeczy ważniejsze nawet od wolności, bo życie ludzkie, prawda?
Więc da się to regulować. Od tego państwo ma uprawnienia i siłowe rozwiązania, żeby pilnować tego typu rzeczy, a pogotowie ratunkowe jest tego typu rzeczą, jak właśnie typu wodociąg, gdzie zamknięcie powoduje śmierć ludzi. Więc nie mogłoby tak sobie wziąć, zastrajkować pogotowie prywatne, a nie obsługujemy w miesiącu styczniu, prawda? No, to byłoby niedopuszczalne i byłoby karalne. Ale mogłoby być prywatne. I tyle, no. Akcja T4 to zbrodnia na niepełnosprawnych popełniona przez Niemców w czasie II wojny światowej. A, no to przepraszam, mea culpa, nie wiedziałem o tym. A pytanie było dotyczące tego? Co pan sądzi o akcji T4? No, co mam sądzić? No. Co ktoś myśli, że będę zachwalał tego typu akcje? No, no zbrodnia, no. Po prostu, no. Bandytyzm, no. Taki sam jak mordowanie, jak inne obozy koncentracyjne, jak mordowanie Polaków, Żydów, Cyganów, kogokolwiek by tam nie było. Takie mordowania, zwłaszcza mordowanie systemowe, no to jest coś obrzydliwego. No i co mogę powiedzieć? Co pan sądzi o tym, aby właściciele posesji mogli zastrzelić kogoś, kto wszedł na ich teren? Tak powinno być. Jeżeli ktoś wtargnie na teren bez zgody właściciela, to w obronie własnej mają prawo zastrzelić taką osobę. I tak jest w niektórych krajach. W niektórych Stanach można zastrzelić osobę, tylko tam akurat broni długiej, prawda? Chodzi o to, żeby ktoś nie machał pistoletem i tak błyskawicznie to sobie nie zrobił. Jeżeli ja, tylko to muszą być pewne warunki spełnione. Ta posesja to musi być wtargnięcie. To nie może tak być, żeby ktoś nieświadomie wszedł na czyjąś posesję i został zastrzelony. Nie, no musi być albo porządnie ogrodzona, z opisem taka posesja, że wejdziesz, to ma prawo cię zastrzelić, bo uważam, że przyszedłeś, się włamałeś się i tak dalej. Każdy, kto się włamuje do tego domu i wchodzi na tą posesję wbrew właścicielowi, to właściciel powinien mieć prawo obronić go się łącznie ze zastrzeleniem go. Co pan sądzi o strajkach rolników w Europie? Czy to może początek końca eurobolszewii? Oby tak było, chciałbym, ale nie wierzę w to niestety. Ci rolnicy w tej chwili protestują akurat sensownie przeciwko bardzo głupim restrykcjom Unii Europejskiej, różnym przepisom, biurokracji, które uniemożliwiają im wykonywanie zawodu i produkowanie żywności. I to podkreślają, że oni muszą te głupie przepisy wykonywać, więc produkcja ich żywności jest droższa, tymczasem sprowadzane jest zboże, żywność z Ukrainy, gdzie tych przepisów nie ma. Czyli jak widać, jak nie ma tych przepisów, jest lepiej, prawda? I protestują, że tak nie może być. Pytanie, zaraz o co protestują, bo powinni protestować, żeby znieść te przepisy. I w dużej części tak mówią, a nie, że nie wolno z Ukrainy przynieść, bo tam ich nie ma, prawda? Ale obawiam się, że w wielu środowiskach rolniczych takie protesty przemienią się raczej bardziej nie, że wzniesienie przepisów głupich, restrykcyjnych, na razie na szczęście tak jest, zamienią się po prostu tylko w to, żeby inni też takie przepisy restrykcyjne mieli. No, typu raczej w tym duchu, nie? Obawiam się, bo niestety tak historia uczy, że to tak bywa. Nie? Plus dojdzie do tego, żeby jeszcze im zwracać pieniądze po prostu, żeby ludzie inni płacili im jakieś dopłaty. Nie? Obawiam się tego. Zakładam, że na 70% zamieni się w tym kierunku, ale ciągle na 30% liczę, że to może w jakiś sposób wpłynąć na pewne zliberalizowanie przepisów związanych z rolnictwem. Co pan, na 30%. Co pan uważa o przepisach, według których trzeba mieć zezwolenie na występy uliczne na terenie Krakowa? Znaczy na nagłośnienie. Nagłośnienie to trzeba mieć. Jak ja będę szedł ulicą i grał na gitarze, to nikt mi tego nie zabroni. Znaczy to tak jest. Tylko jak będę miał głośnik, prawda, to wtedy mi zabroni. I jeżeli chodzi o, tu mam no problem, mam z tym nagłośnieniem, mam problem, bo z jednej strony jest to takie zabieranie mi wolności i tak dalej, ale jeżeli ja głośnik używam, to ja szkodzę innym. No bo co to za problem stanąć pod kimś pod domem i na full puścić muzykę, prawda? Swoją albo nagraną, nie?
a ktoś nie może spać, nie może żyć i tak dalej. I tak jak mówię, ja zawsze mówię podstawową rzeczą, którą głoszę, jest to, że wolność mojej pięści może być ograniczona tylko bliskością cudzego nosa. To znaczy nie wolno mi zabronić niczego, co komu innemu nie szkodzi, ale w tym przypadku nagłośnienie może innym ludziom szkodzić. I od tego tutaj właśnie od tego jest państwo, władza, żeby chroniło mnie przed tego typu działalnością. Natomiast jeżeli chodzi o występy takie uliczne, że śpiewa ktoś sam bez nagłośnienia, bo to wolno robić, to jest osobny przepis z tym związany i na to nie potrzeba zezwolenia. Jest osobny przepis na temat naruszenia miru domowego. Że faktycznie, jeżeli ktoś będzie bez przerwy przed moim domem hałasował, no to uniemożliwia mi życie i tu się też zgadzam, że to powinno być zakazane. Jeżeli ja mam pretensje, jak nie mam pretensji, to okej, ale jeśli mam pretensje, to powinno się takiego gadka, który mi zakłóca mir domowy, zwinąć, dać mu mandat, wywalić go z mojego domu, nie? Tylko nie, żeby dostało zezwolenie. A propos, bo to, że jeżeli ktoś dostanie mi zezwolenie i będzie mógł mi naruszać mir domowy, to jest osobny skandal, bo narusza mir domowy wtedy Urząd Miasta albo państwo. Więc to nie powinno. Nie powinno być żadnych zezwoleń, tylko powinno być karanie, jeżeli ktoś naprawdę zakłóca mir domowy. A z tym nagłośnieniem być może, to jest do technikalia raczej, może by też likwidować sprawę zezwolenia, tylko przyczepić się, znaczy bardziej nacisk dać na ten zakłócanie miru domowego, znaczy to zakłócanie komuś spokoju. Jak wytłumaczyć ludziom, że bardzo silny państwowy Orlen tak naprawdę nie jest niczym dobrym? Siedzą ludzie przed telewizorem i oglądają, wspaniały jest Orlen, jesteśmy potężni, teraz dzięki temu nasze państwo jest potężne i takie gadanina jest taka w kółko, no to cóż, ludzie obrazkami myślą, nie? Nikt nie analizuje, czy to się opłaca, czy nie, czy to dobre, czy to z punktu widzenia gospodarki, wolności, czegokolwiek, czy to jest dobre. Nikt nie analizuje, tylko słyszy takie 100 razy powtarzane, jak Goebbels mówił, prawda, 100 razy coś, no cokolwiek nie powie, to będzie prawdą. No i nauczyli się, że to jest prawda przez telewizję. No i cóż, ja poradzę. To prawda, że potężny Orlen jest rzeczą złą. I gospodarczo to, co zostało zrobione moim zdaniem, to jest dłuższa dyskusja teraz na ten temat, czy mam rację, czy nie, żeby to nie było moje subiektywne. Moja opinia jest taka, że to było ekonomicznie niedobre i szkodliwe dla Polski i straciliśmy na tym. To, że jest potężny, to jest dodatkowo z punktu widzenia naszej wolności i gospodarczej też jest złe, bo proszę zwrócić uwagę, co to oznacza. Oznacza to, że państwo ma działalność gospodarczą i ludzie prywatni, którzy mają stację benzynową, bo niby spółka, no guzik tam, prawda, nie spółka, a przecież to jest państwowe, prawda, to mają konkurencję ze strony państwa. To jest tak, jak państwo robiło cukierki i obok cukiernika robiło te cukierki, sprzedawało i wysiudało swojego obywatela, który płaci podatki, z których tych podatków jest ta państwowa piekarnia. To jest to samo z Orlenem, nie? Też zamiast prywatnej rafinerii, zamiast prywatnych stacji benzynowych, prawda, to się robi konkurencję dla istniejących stacji benzynowych, nie? Robi się im konkurencję, no, można wykończyć innych ludzi, a z tych prywatnych się ściąga podatki, prawda, między innymi po to, żeby w razie czego wspomóc państwową firmę. Kilkaset firm prywatnych, państwowych, no wśród nich jest naprawdę debilizm nieprawdopodobny. Hotele państwo prowadzi, prawda? Widzicie państwo, no zawsze się śmiałem, że jakby tam ten Morawiecki, bo to PiS akurat te hotele założył, te pościel zmieniał, nie? No to bym tam pojechał nawet za dużą cenę, żeby ten Morawiecki tą pościel zmienił, nie? Co to znaczy, żeby państwo i rząd prowadził hotel? Tak samo, albo stację benzynową, no. Rany boskie, no gdyby ten Morawiecki mi nalewał, ja przykład Morawieckiego, bo to się rozwinęło za czasów PiSu. Ale było tak samo już za Platformy było, tylko nie aż tak, nie? Nie w takim natężeniu, nie? To powinno być wszystko sprywatyzowane, sprzedane w pieron po prostu i tyle, nie? Niezależnie od, po prostu na wolnym rynku, no, z ustnej licytacji powinno być w tym miga sprzedane. Żeby rząd po prostu tego nie robił konkurencji dla twoich obywateli, który zmusza siłowo do płacenia podatków na te przedsiębiorstwa.
I dlatego moloch Orlenu po prostu jest zły z dwóch powodów. Akurat z punktu widzenia czysto ekonomicznego, finansowego, tam moim zdaniem te wszystkie fuzje, które były, i tu z Molem, z tymi stacjami benzynowymi, z rafinerią, z Arabią Saudyjską, nie, były skandalicznie nieopłacalne. Ja to mówiłem już wiele razy i pisałem na ten temat, że to są po prostu złodziejskie rzeczy. Nie? Tu na tym Q&A to mówiłem. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony być może jeszcze ważniejsze. To jest sam fakt uczestnictwa państwa w gospodarce. Panie Staszku, jaki ma pan stosunek do tego, że Marine Le Pen i Viktor Orban popierają Izrael w konflikcie Izrael-Palestyna, zaś Greta Thunberg i Piotr Ikonowicz akurat popierają Palestynę? Co pan na to? Wiecie państwo, to chodzi tam w różne sprawy. Nawet nie wiedziałem, że Orban popiera Izrael, szczerze powiedziawszy. Łącznie też niespecjalnie zwracam uwagę na to, kogo tam w tym konflikcie popiera Le Pen. Tam jest skomplikowana sytuacja. Ja, szczerze powiedziawszy, w tym konflikcie nie popieram ani jednej strony, ani drugiej. Jedni i drudzy robią źle. Palestyński atak był złem. Odwet izraelski był jeszcze większym złem. Mnie tylko interesuje to, żeby uczciwie i prawdę mówić, że jedni robią źle i drudzy robią źle. Tylko to mnie interesuje. Jeżeli ktoś się ustawia, że jedna strona robi dobrze, a druga źle, w tym przypadku akurat, to moim zdaniem mówi kłamstwa i jest stronniczy. Bo każdy widzi, że to są złe rzeczy robione z jednej i drugiej strony. Trzeba mieć w pamięci to, że mając w pamięci oczywiście historię Żydów, ale mając w pamięci to, że w 40 latach Żydzi wypędzili Palestyńczyków i w ogóle Arabów z tych terenów po prostu siłą, nie? Rzucili ich z domów i zajęli teren, prawda? Trzeba mieć świadomość, że to były zamieszkały od Bóg wie, od, no nie od Bóg wie kiedy, ale od długiego czasu tam traktowali jako swoje domy i swój teren Palestyńczycy, więc Izraelczycy ich wyrzucili, zjechali się ze świata. Dzięki przychylności Anglików wywalili tych Palestyńczyków, więc oni teraz czują się ciągle jak wygonieni ze swoich terenów, nie? A jeszcze to, co robi Izrael teraz na tych terenach palestyńskich, jest też podłe, nie? To burzenie domów, zabieranie, robienie tych nowych osiedli jest rzeczą podłą. Palestyńczycy natomiast w ogóle i muzułmanie mają swoje tak samo za kapturem, prawda? No też zachowują się czasami skandalicznie. Z jednej strony można zrozumieć, ale to ten jak terrorystę, czy można zrozumieć. No, jak mi zamordowali dziecko, żonę i tak dalej, czy mam prawo w odwecie kogoś mordować? No, wiecie państwo, my też w czasie II wojny światowej mordowaliśmy Niemców, prawda? Niekoniecznie tych, co nam zabili ludzi, nie? Też podkładaliśmy bomby, no. Ale w tym przypadku ja akurat chciałbym jednak pewną rzecz rozróżnić. No, jestem po pierwsze, jestem Polakiem, to jest raz. Dwa, że no tam to rzeczywiście było wyjątkowo jednostronne bestialstwo niemieckie. A tutaj nie masz takiego zróżnicowania. Nie zmienia to faktu, że ten terroryzm palestyński jest złem. I nie zmienia to faktu, że terroryzm izraelski jest złem. I po prostu, jeżeli Le Pen albo Orban wspierają jedną ze stron, robią źle. Ale jeżeli Stany Zjednoczone, tam nie wiem, Niemcy albo Polska wspiera drugą ze stron, to też jest złe. Dlaczego w Sylwestra strzelać nie można, a jak gra woźb, to można strzelać? Widać, woźb ma większe prawa. Po prostu. Są lepsi, są równi i równiejsi. Co za problem. Czy pan uczęszcza na mszę trydencką i widział film pod tytułem Ukryty skarb Kościoła? Czy pan uznaje Sobór Watykański II w wykonaniu papieża Jana XXIII i Pawła VI? Byłem na kilku mszach trydenckich, bo mnie się, powiem od razu, nie mam nic przeciwko temu, przeciwko mszom wprowadzonym w języku narodowym, przeciwko sposobie prowadzenia mszy przodem do ołtarza, tyłem do ołtarza, tego, bo tego typu tam są różnice. Więc i jedna strona, i druga może być. To jest sprawa w kościele, rzecz
bardziej technikalia. Przecież to nie jest wpisane ani w Biblii, ani w Piśmie Świętym, że nic nie pisze na ten temat, jak ma to być robione, ani co ma być robione, prawda? Jestem chrześcijaninem bardziej nawet niż katolikiem. Więc nic nie mam ani do jednej strony, ani drugiej. Wolę mszę trydencką, być może ze względów sentymentalnych, ale trudno ją znaleźć, prawda? W związku z czym, a teraz będzie jeszcze trudniej, bo właśnie nie wiadomo, czemu papież Franciszek w ogóle wprowadził potężne utrudnienia w prowadzeniu mszy trydenckiej. Muszą być zezwolenia jakieś takie. Nie rozumiem jego. Ja jego już dawno nie przestałem rozumieć, szczerze powiedziawszy. Więc ja sentymentalnie lubię mszę trydencką i wszystko, co z tym związane, w związku z czym ustawiłem siebie już w odpowiedzi na całość. Czy słyszał pan o tym, że ma być wprowadzone coś takiego jak PESEL, czyli numer PESEL dla psów i kotów, a więc de facto rejestr psów i kotów oraz ich chipowanie? Co pan o tym sądzi? Tak, słyszałem. No, to jest ten kierunek, który można by w jakiś sposób tam tłumaczyć, że pies ugryzł kogoś tam i tak dalej, prawda? No, ale jeżeli ktoś pies kogoś ugryzł, to proszę zwrócić uwagę, że to nie zostawił PESELa w ranie, więc tyle tak samo można złapać psa, który ma PESEL, jak i psa, który nie ma PESELa. I dla mnie to jest mały, ale element tego zniewolenia ludzi, w sensie takie odebranie im wolności i wprowadzenia pełnej inwigilacji. Jeżeli ludzi się jeszcze nie da zaczypować, to chociaż psy im zaczypujmy. Może będziemy mieli dodatkowe o nich informacje, prawda? I po kawałku, jak tak się będzie robiło, no to budzimy się w świecie, kiedy jesteśmy niewolnikami i kiedy wszystko o nas wszyscy wiedzą. No nie wszyscy, przepraszam. Wszystko o nas wiedzą niektórzy. Panie Staszku, jestem przeciwnikiem tego. Kto ma rację? Profesor Adam Wielomski uważa Brygadę Świętokrzyską za kolaborantów Trzeciej Rzeszy, a Leszek Żebrowski ich broni. Jest tutaj bardzo mocny spór między Żebrowskim a Wielomskim. Tak, a ja mam z tym problem. Nie czuję się specjalistą, jeżeli chodzi o te sprawy wojenno-powojenne. Sporo czytałem, sporo wiem, ale tam rzeczywiście jest pewien problem, który ja nie za bardzo chcę, musiałbym się wziąć w tej sprawie wyspecjalizować. Nie miałem czasu, żeby się w tej sprawie specjalizować. Zaważyłem różnego rodzaju argumenty w jedną i w drugą stronę, które uważam za słuszne. I proszę ode mnie nie wymagać, żebym ustawił się po którejś ze stron, bo mam zbyt mało wiedzy w tej sprawie. Sądzę, że mam więcej niż przeciętny człowiek, ale i tak uważam, że mam jej zbyt mało, żeby wydawać wyroki. Co pan sądzi o masonerii i czy po objęciu władzy będzie pan dążyć do jej delegalizacji z uwagi na zagrożenie dla istnienia państwa, na przykład rewolucja antyfrancuska? Tak, no, widzę, że mam podobny pogląd na temat rewolucji francuskiej. Uważam za być może największą zbrodnię w Europie, na świecie, jaka była w historii świata, bo poniosła za sobą następne konsekwencje. Nie, że sama tam, bo tam owszem, było ludobójstwo, byli szłani, wymordowani jak ludobójczo, prawda? Owszem, parlament francuski chodził w ubraniach ze skór szłanów. To prawda, jakoś ludzie o tym zapomnieli, że prawdziwe ludobójstwo zaczęło się tam w historii świata tam. Ale pociągnęło za sobą konsekwencją rewolucji francuskiej, to były wszystkie te późniejsze, to byli Sowieci. To był 2017 rok. To była II wojna światowa. Moim zdaniem konsekwencją rewolucji francuskiej były wszystkie największe zbrodnie późniejszego świata. I Francuzi to czczą, no ale to osobna sprawa. Więc tutaj ja niech przypatrzę się na to. Zasłania mi to. Nie. Gdzie jest to pytanie? Już cofam. Czy po objęciu władzy będzie pan dążył do legalizacji ich? A, chodzi o masonerię i tak dalej. Czy akurat masoneria wpłynęła na to, że była ta rewolucja francuska? Ani pan, ani ja nie jesteśmy tego pewni, czy to, jaki był jej wpływ na tego typu. Więc ja tylko stosunkowałem się do pana słów o tym, że rewolucja francuska była zła. Dokładnie mam to samo zdanie, być może znacznie ostrzejsze nawet niż pan. Jeżeli chodzi o samą masonerię, nie wiem,
przyczyniła się do rewolucji francuskiej w tak znacznym stopniu, jak pan ocenia, że to była jej zasługa, tak rozumiem przynajmniej. Natomiast samo istnienie masonerii, nie miałbym nic przeciwko temu, niech sobie będą, niech sobie tam chodzą w ubraniach, jakich chcą i palą dowolne świeczki i tak dalej, ich sprawa, wolność i tak dalej, byleby nie robili rzeczy w sposób tajny, taki, żeby nie mieli, chodzi o to, że organizacje, które są, one powinny być w jakiś sposób, państwo mieć prawo do ujawniania ich. Jeżeli uzna, że istnieją, że czymś zagrażają albo że mają jakieś cele dziwne, to państwo powinno mieć prawo do ujawnienia. Chodzi o nie delegalizacji, ja tego przeciwny jestem, do wtrącania się, co oni mają robić. Ale chodzi o to, żeby nie było tam utajnionych działań takich, które mogłyby zaszkodzić państwu. Bo główna wada wszelkiego rodzaju masonerii jest to, że oni są niesłychanie utajnieni i czasami z tego typu utajnionych organizacji wyrastają organizacje terrorystyczne, wyrastają tego typu rzeczy. Chodzi o sam fakt utajnienia tej organizacji. I to bym był za tym. Za tym, tak z lekkim tylko za tym, ale byłbym. Czy pan by się cieszył, gdyby wyrzucono Brauna z Konfederacji i czy skorzystałby pan z tego ruchu, aby na przykład spróbować rozmów z panem Braunem o wspólnym starcie? Zacznę od drugiej części. Skorzystałbym z takiego ruchu. Gdyby został wyrzucony, skorzystałbym z tego ruchu, żeby rozmawiać z nimi o wspólnym starcie. To nie będę tego dalej komentował. Ale odpowiedź, czy bym się cieszył, jakby był wyrzucony z Konfederacji, no nie chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest w sposób tak albo nie, nie da się na to odpowiedzieć, dlatego że to jest takie pytanie, na które nie ma odpowiedzi tak albo nie. Jeżeli odpowiedziałbym tak, to pan Braun mógłby sobie pomyśleć, kurczę, ten człowiek żółty chciałby, żeby gdzieś mnie tam wyrzucono, a wyrzucenie należy wbrew mojej woli, prawda? To mój wróg, nie? No. Gdybym powiedział, że nie chcę, żeby go wyrzucono, nie? To też można by pomyśleć, no właściwie to tutaj mówi o współpracy, ale nie chciałby, żeby wyrzucono, to właściwie chciałby, żeby tam został w tej konfederacji i głosił wspólne te cele mainstreamowe razem z obecną konfederacją. No. Także no, wystarczy, że powiem tą drugą część, że tak, gdyby go wyrzucono, a nie odpowiem na pierwszą, gdyby go wyrzucono z konfederacji, chciałbym rozmawiać z nim na temat wspólnego startu. Panie Staszku, czy jest pan chętny na ewentualny występ w Kanale Zero i kolejną rozmowę z Krzysztofem Stanowskim, a przy okazji z Robertem Mazurkiem? Robert Gwiazdowski też bierze udział w tym projekcie. Ależ oczywiście. I to nawracam do pytania, czy jestem zapraszany do różnych telewizji, no więc nie jestem, znaczy, to ja mówię, zapraszany, odmawiam TVN-owi, Telewizji Polskiej i tak dalej, Stanowskiemu nie odmówię. Co pan sądzi o rosyjskich odpowiednikach Unii i NATO? Chodzi o Euroazjatycką Unię Gospodarczą i Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Czy to mocne alternatywy dla Unii i NATO? Czy mocne? Wszelkie organizacje gospodarcze, nie te o tym bezpieczeństwie, tylko ta pierwsza, które jak gdyby znoszą pewne restrykcje gospodarcze, przekraczanie granic i tym podobne rzeczy, ja sobie cenię, uważam, są dobre. Acz no lepiej, żeby to w ogóle znieść cła, znieść gospodarcze restrykcje i tak dalej. A więc niech sobie będą, ja jestem zwolennikiem, żeby były. I wcale nie boję się wzrostu gospodarczego, jakichś tam sąsiadów czy coś takiego. Boję się odwrotnej sytuacji, że my wprowadzamy różnego rodzaju gospodarcze restrykcje z zewnętrznym światem, mówię o Unii Europejskiej w tym przypadku, i my będziemy dzięki temu dołować. No trudno, widać, tak Pan Bóg chciał, pokarał nas głupotą. Więc tyle tu odpowiem. Jeżeli chodzi o te związki różnego rodzaju, związane z bezpieczeństwem i tak dalej, no, wiecie, no tworzą się różnego rodzaju związki, no to ludzie się bronią, nie? Jak inni robią związek tego typu i umawiają się, że będziemy się razem wspierać, no to inni robią to samo, trudno mieć pretensje o to, nie? No to niech sobie robią, mają do tego prawo, moralne prawo mają.
Jak pan chce wyjść z Unii? Gwałtownie zrywając traktaty i umowy, czy stopniowo negocjując wszystkie porozumienia z Komisją Europejską? Ale oczywiście, że stopniowo. Nie. Jeżeli chodzi o to wyjście z Unii, proszę zwrócić uwagę, że trochę jak w 2014 roku szedłem do Parlamentu Europejskiego, myślałem, że coś tam w stronę parlamentu można coś tam zmienić i tak dalej. Nie? Się okazało, że no byliśmy w tak piorunującej mniejszości, że nie było żadnej szansy, no nikt nie zwracał uwagi na jakiekolwiek nasze protesty, ani głosowania, bośmy nie byli słabi. W tej chwili w państwach Unii Europejskiej zdecydowana większość państw zwiększa swoją liczebność w Parlamencie Europejskim eurosceptyków. I może, kto wie, może się okazać, że będziemy, gdyby tak, daj Boże, się stało, że stanowilibyśmy ponad połowę, to może nawet nie trzeba byłoby wychodzić z Unii Europejskiej. Można by ją było zmienić od środka. Ja byłem zachwycony tworzeniem Unii Europejskiej jeszcze w 90-tych latach. Dopiero potem ta zmiana praw, ta władza nadana Komisji Europejskiej nad krajami, prawda? Te restrykcje, które nałożyli na gospodarkę, na zachowania, na wolność, na prawa do samostanowienia dla krajów, spowodowało moją nienawiść do Unii Europejskiej. Gdyby to zostało likwidowane, została Unia taka, jak Schuman proponował, nie? Taki związek niezależnych państw, nie? To ja bym był za tym. Chciałbym, żeby takie coś było, gdyby się dało ten kierunek zrobić. Jak byłem w Parlamencie Europejskim, stwierdziłem, że wtedy się nie da tego zrobić. I na dzisiejszy dzień ciągle tego nie widzę, ale kto wie, no właśnie gdyby polexit zdobył jakąś sensowną reprezentację w Parlamencie Europejskim, inne kraje też zdobyły, może by się nas zrobiła większość. A nawet gdyby się nas nie zrobiła większość, a znacząca liczba i w Polsce, we Włoszech, Słowacja, Holandia, eurosceptycy i ci, co nazywają się polexit, czy tam, nie wiem, Słoweksi, nie wiem, jak to o nazwać, zdobywaliby pewną reprezentację, to byłby taki dobry przytyczek w nos dla Komisji Europejskiej, nawet gdyby nas była ciągle mniejszość, żeby się zastanowić, czy w tym kierunku dalej można iść. Czy to nie spowoduje, że utracą w ogóle władzę, prawda? Żeby te kraje wyjdą, nie? Więc samo to po prostu już byłoby czymś dobrym. Więc gdyby się okazało, że to nie pomoże, to chciałbym wyjść z Unii Europejskiej, ale nie w sposób drastyczny, nagle, nie? Po prostu nie zgodzić się z wieloma przepisami, zachowaniami, powiedzieć, że my w takim razie wychodzimy, układamy się, jak mamy wyjść i koniec. Kulturalnie. Lajkujcie kanał dla zwiększania zasięgu, pisze pan Marcin. Zgadzam się i popieram. Ja również zgadzam się i popieram. I co więcej, tutaj buduj z nami wolnościową przyszłość. Dołącz i tu jest podane, w pasku idzie na dole, ta rejestracja. No, jeżeli mamy zrobić to, co mówimy, to musimy mieć ludzi, z którymi mamy kontakt i zbieranie, i sprawie na przykład zbierania podpisów, kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Każdy, kto chce, niech się zgłosi, też może kandydować z Komitetu Polexit. Prosiłbym o takie coś. Ja za każdym razem powtarzam, najwyższy czas, żeby już tam się zarejestrować. A może zakładamy nową libertariańską partię? Będziemy głosić radykalny minarchizm i atakować Korwina za to, że jest mało antysystemowy, bo jest za monarchią i niektórymi podatkami. Ja wiem, ale to raczej chyba żartobliwe w tej chwili jest, no bo ten, tak mi się wydaje, no. Patrzę to realnie, ja kilkadziesiąt lat jestem w polityce. Ja jestem libertarianinem, tak, za takiego się uważam, ale nie nazistą. Także ja za bardzo tak od Korwina bardziej na stronę liberalizmu to nie jestem. To jest libertarianizm, to co on głosi. Nie zgadza się często z formułami, z formą głoszenia przez niego niektórych rzeczy i tak dalej, ale nie chciałbym się ustawiać bardziej w stronę libertarianizmu niż on jest, bo ja nie jestem anarchistą. Mniej więcej jesteśmy na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o libertarianizm. No i tyle. Na szansę stworzenia jakiejś partii nowej, wiecie państwo, no to możemy sobie mówić, gdyby nas była garstka takich, co się słuchamy na Q&A-u, zajmujemy się polityką, można by tu wiele rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć, ale żeby w demokracji, póki nie mam wojska,
żeby zrobić przewrót. W demokracji niestety trzeba wygrać wybory, a większość głosujących nie ma zielonego pojęcia o tworzeniu tych partii, o nazwie libertarianizm, o wolnym rynku i tak dalej. Więc nie ma szansy na stworzenie czegoś, co by miało znaczenie polityczne. Wiem, doświadczenie mnie tego uczy kilkudziesięcioletnie. No i... Pana domena nie działa. To ja tylko właśnie przed chwilą sprawdziłem z.org.pl, a nie z. Pewnie pan pisał z. Tak. Z z kropką, czyli z. Tak. Czy przestał pan napastować koty w piwnicy? Aż nie. Ciągle je pastuję. No i myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć, bo wybiła godzina. Moje ulubione zajęcie. I zapraszamy do rejestracji na stronie rzet.org.pl. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.